Witam bardzo serdecznie na kolejnym z cyklu spotkań poświęconych historii w Bibliotece na Koszykowej. Dziś gościmy pana Jana Engelgarda, kierownika Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, pracownika naukowego Muzeum Niepodległości w Warszawie, a tematem dzisiejszego spotkania będą dwa wydarzenia, które miały dosyć istotny wpływ na historię najnowszą Polski, konkretnie na historię dwudziestolecia międzywojennego. Będą to mianowicie Konstytucja Marcowa z 17 marca 1921 roku oraz zawarty dzień później, czyli 18 marca 1921 roku, Traktat Ryski. Zaczynając może chronologicznie, rozpocznę od dyskusji od tematu Konstytucji. Tutaj pozwolę sobie przeprowadzić pewien wstęp na temat tej problematyki. Państwo polskie po odzyskaniu niepodległości w wyniku między innymi I wojny światowej praktycznie od razu stanęło przed problemem organizacji struktur państwa, administracji. Jednym z czołowych problemów stała się organizacja władzy państwowej. Podjęte po odzyskaniu niepodległości działania stanowiły do pewnego stopnia kontynuację prac już rozpoczętych jeszcze w czasie I wojny światowej. Wybrany w wyniku wyborów w styczniu 1919 roku Sejm Ustawodawczy praktycznie od początku swojej działalności postawił sobie za jeden z głównych celów uchwalenie nowej ustawy zasadniczej. Pierwsze posiedzenie parlamentu miało miejsce 10 lutego 1919 roku. Już 4 dni później powołana została przez parlament Komisja Konstytucyjna, której właśnie głównym zadaniem było opracowanie projektu tejże konstytucji. Prace nad Konstytucją Marcową trwały blisko 1,5 roku. W tym czasie miało miejsce, jak podają historycy, 34 posiedzenia plenarne Sejmu. Były one nierzadko bardzo burzliwe. Toczono spory o poszczególne zapisy. W tym czasie pojawiło się bardzo wiele projektów, zarówno reprezentowanych przez główne siły polityczne parlamentu, jak i przez siły pozaparlamentarne. Może warto tutaj zacząć od stwierdzenia, iż te różne spory, konflikty, które towarzyszyły powstawaniu Konstytucji, nie dotyczyły jednej zasadniczej kwestii. Otóż poza dyskusją praktycznie pozostawała forma ustroju, jaką miała przyjąć w wyniku ustawy zasadniczej Polska. Praktycznie w ramach wszystkich sił politycznych panował konsensus co do tego, że ma to być republika parlamentarna, republika demokratyczna. Różnice, jakie pojawiały się pomiędzy głównymi graczami sceny politycznej, dotyczyły już szczegółowych rozwiązań. Tutaj można jedynie nawiasem wspomnieć o projekcie przygotowanym jeszcze w 1917 roku Konstytucji przez tymczasową Radę Stanu. Było to takie ciało, które zostało powołane w konsekwencji uchwalenia aktu 5 listopada, czyli tego aktu dwóch cesarzy, czyli ciało de facto pod auspicjami państw centralnych, która to tymczasowa Rada Stanu powołała również komisję, która opracowała konstytucję, która zakładała już monarchiczną formę przyszłego państwa. Jednak 2 lata później, kiedy rozpoczynano pracę nad ustawą zasadniczą,
Te pomysły nie były już wysuwane nawet przez ośrodki, przez siły konserwatywne. Tu Michał Bobrzyński między innymi włączał się w pracę nad ustawą, także panował dosyć powszechny konsensus co do tej formy państwa republikańskiego. I teraz może pokrótce zarysuję w kilku punktach te podstawowe różnice, wokół których toczyły się spory, te zasadnicze kwestie. Otóż pierwszą, którą bym chciał wymienić, to w ogóle sam kształt Izby Ustawodawczej. Otóż władza ustawodawcza podług projektów wysuwanych przez siły prawicowe, i tu musimy pamiętać, że no, główną partią, która wówczas znajdowała się na prawicy, była Narodowa Demokracja, i projekty konstytucji przygotowane przez ten obóz zakładały istnienie parlamentu dwuizbowego, czyli Sejm i Senat, z tym, że Senat miał częściowo pochodzić z wyborów demokratycznych, a częściowo mieli w nim zasiadać tak zwani wiryliści, czyli osoby, przeważnie liderzy partyjni, którzy nie musieli być wybierani. Temu sprzeciwiała się lewica, która optowała za jednoizbowym parlamentem, czyli za Sejmem. Pojawiały się jednakże projekty, między innymi formułowane przez takiego dosyć istotnego, jeżeli chodzi o tą materię konstytucyjną, polityka Polskiej Partii Socjalistycznej, Mieczysława Niedziałkowskiego, który wysuwał propozycję utworzenia tak zwanej Izby Pracy. Ona miała stanowić reprezentację szerokiego świata pracy i być czymś w formie, no powiedzmy, izby, drugiej izby parlamentu. Kolejna istotna kwestia ustrojowa, która różniła stronnictwa, czyli prawicę, tą głównie reprezentowaną przez obóz Narodowej Demokracji, i lewicę, czyli Polską Partię Socjalistyczną, między innymi i Polskie Stronnictwo Ludowe Wyzwolenie, dotyczyła pozycji ustrojowej głowy państwa, no, którą miał być oczywiście prezydent. O ile lewica zakładała wybór głowy państwa w wyborach powszechnych, pięcioprzymiotnikowych, o tyle prawica postulowała wybór prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe, czyli połączone Izby Sejmu i Senatu. Przy tym pozycja ustrojowa prezydenta miała być stosunkowo słaba. Kolejną kwestią różniącą główne siły polityczne był stosunek do mniejszości. No i tu też, o ile lewica optowała za przyznaniem mniejszościom narodowym szerokiej autonomii w ramach państwa, o tyle prawica w swoich projektach mówiła głównie o obowiązkach ciążących na mniejszościach, czyli no tej postawie lojalności wobec młodego państwa, gwarantując jednak no, samorząd kulturalny i umownie zarysowując, chodziło o to, iż lewica formułowała projekt państwa świeckiego, natomiast prawica opowiadała się za dowartościowaniem Kościoła rzymskokatolickiego, uznaniem wyznania rzymskokatolickiego za naczelne. Ja uzasadniała to tym, że jest to religia większości narodu polskiego. Z takich sporów, dyskusji wyłonił się ostatecznie projekt, który przegłosowany został no, ogromną większością głosów, także był w dużej mierze wynikiem szeregu kompromisów, zarówno w sferze takiej no, ustrojowej pozycji poszczególnych organów władzy, jak i w sferze aksjologicznej. Pojawiają się bowiem w Konstytucji zarówno odwołania, odniesienia do narodu, on był oczywiście rozumiany jako ogół obywateli, ale jednak pojęcie narodu pojawia się, co było istotne dla prawicy. Pojawia się odniesienie też do pracy, co było z kolei ważne dla socjalistów, ale również i do ziemi przy ustroju rolnym, co było no, też ważną
ważnym, no, kluczowym zagadnieniem dla stronnic ludowych. Konstytucja marcowa z 17 marca 1921 roku uwzględniała jednakże szereg postulatów prawicy. Żeby nie być gołosłownym, warto przede wszystkim wspomnieć o tym, iż powiódł się plan tej dwuizbowości parlamentu, czyli w przedwojennym parlamencie były dwie izby, był Sejm i Senat, z tym, że Senat, i tu też właśnie kompromis, był wybierany cały w wyborach powszechnych. Także nie było tutaj mowy o tym podwójnym trybie powoływania senatorów. Zostało też zagwarantowane naczelne stanowisko dla religii rzymskokatolickiej. Generalnie jednak konstytucja marcowa opierała się na tym monteskiuszowskim trójpodziale władz z władzą ustawodawczą w postaci parlamentu, Sejmu i Senatu, władzą wykonawczą w postaci rządu i prezydenta oraz władzą sądowniczą opartą na niezawisłych sądach. Przy władzy ustawodawczej warto wspomnieć, że właśnie w ramach legislatywy no, nastąpiło wzmocnienie, praktycznie podkreślenie dominującej roli parlamentu. Rola Senatu była drugoplanowa. Podobnie jeżeli chodzi o władzę wykonawczą. Dominujący był rząd, o czym za chwilę wspomnę, natomiast pozycja prezydenta była no, podług postulatów prawicy dosyć słaba. Cała konstrukcja konstytucji opierała się w dużej mierze na rozwiązaniach francuskich, na wzorach francuskich. I tu przede wszystkim trzeba przytoczyć ustawy konstytucyjne III Republiki Francuskiej. Z naczelną rolą parlamentu, dla którego zarezerwowane były najważniejsze kompetencje, począwszy od uchwalania budżetu, ustalania nowych podatków i danin, spraw wojska i tak dalej. Również parlament sprawował kontrolę nad władzą wykonawczą. Istotne, jeżeli chodzi o ustrój projektowany w ramach konstytucji, było ograniczenie pozycji prezydenta. Został on sprowadzony praktycznie głównie do funkcji reprezentacyjnych. Każdy akt urzędowy głowy państwa musiał mieć kontrasygnatę odpowiedniego ministra, co de facto prowadziło do sytuacji, w której program rządu w dużej mierze musiał być programem prezydenta. I tu warto na chwilę przy tych zapisach dotyczących głowy państwa zatrzymać się, bo warto przypomnieć, iż poszczególne zapisy ustawy zasadniczej no nie powstawały w próżni. One oczywiście miały swoje odniesienie do ówczesnych realiów politycznych, do ówczesnej gry sił politycznych i w dużej mierze ten ustrój projektowany przez nową konstytucję opierał się na takim założeniu przede wszystkim sił prawicy, że o najwyższy urząd w państwie ubiegał się będzie ówczesny naczelnik państwa Józef Piłsudski. Przewidując taki scenariusz, prawica chciała no, w sposób znaczny osłabić kompetencje przyszłego prezydenta, co poza tymi wcześniej wspomnianymi elementami znalazło również swój wyraz w takim zapisie, który uniemożliwiał łączenie funkcji głowy państwa z naczelnym dowództwem nad armią w czasie wojny. No, był to już ewidentnie taki zapis skierowany praktycznie z myślą o Józefie Piłsudskim. Generalnie jednak konstytucja projektowała model demokracji liberalnej, gwarantowała szeroki katalog praw i wolności obywatelskich, oczywiście z
uznaniem własności prywatnej za świętą, nienaruszalną. Tyle może takich najważniejszych informacji dotyczących nowej ustawy konstytucyjnej. Tu jeszcze warto przypomnieć, iż w tym okresie przejściowym pomiędzy uchwaleniem Konstytucji Marcowej, co miało miejsce dopiero w roku 1922, a tym rozpoczęciem prac w 1919 obowiązywała w państwie tak zwana mała konstytucja i to była taka uchwała parlamentu, która cedowała część uprawnień władzy państwowej na ręce naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, co było de facto uznaniem stanu faktycznego, bo Piłsudski i tak wcześniej sprawował tą funkcję, a jedynie zostało to zagwarantowane przez parlament. Ten stan miał trwać aż do wyboru nowego pierwszego prezydenta, no, do czego z kolei potrzebne było tak uchwalenie nowej konstytucji. Jak pamiętamy, wybory nastąpiły w roku 1922. Ja mam teraz pytanie do naszego gościa o to, jak ta konstytucja funkcjonowała w realiach odrodzonego państwa, jak te zapisy funkcjonowały. No właśnie, konstytucja miała dosyć krótki żywot, dlatego że de facto zamach majowy w zasadzie zamknął jej, mimo że następna konstytucja to jest dopiero 35 rok. Tym niemniej już pierwsze lata, czyli po wyborach 1922 roku, to były pierwsze wybory już wedle nowej konstytucji, czyli pierwsza kadencja Sejmu, to był rok 22, już zakończyła się gigantycznym kryzysem politycznym. Przypomnę, to było związane z próbą przeforsowania rządu Wojciecha Korfantego, a potem doszedł jeszcze wybór prezydenta, czyli zakończony zabójstwem prezydenta Narutowicza. I ten Sejm wybrany w całkowicie demokratycznych wyborach, zgodnie z tymi zasadami konstytucji, sprawił, że skład tego Sejmu od samego początku był taki dysfunkcyjny, to znaczy wyłonienie większości było szalenie trudną sprawą. Mówiło się tutaj oczywiście o polskiej większości, bo to był taki cel partii typu Związek Ludowo-Narodowy, czy potem PSL Piast. Okazało się, że liczba mniejszości narodowych, czy posłów z mniejszości, blok mniejszości narodowych był tak liczny, że jakby bez jego neutralności albo poparcia trudno było cokolwiek przeforsować. To była pierwsza niespodzianka przykra dla twórców konstytucji. Druga to była oczywiście spór lewicy z prawicą, nakładający się jeszcze spór naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, jego obozu, jego ludzie byli we wszystkich partiach politycznych i to sprawiało, że ten Sejm wyłonił kilkanaście rządów w ciągu, powiedzmy, do zamachu majowego. Najdłużej był rząd Władysława Grabskiego, ale dlaczego? Dlatego, że wtedy już był tak gigantyczny kryzys gospodarczy, że jakby nikt nie chciał tej władzy brać. Grabski musiał przeprowadzić reformę walutową i to był najdłużej trwający rząd. Inne rządy trwały od kilku tygodni do kilku miesięcy, więc ta huśtawka nastrojów i związana również z niestabilnością sprawiła, że ta konstytucja dosyć szybko zaczęła być krytykowana. Również przez twórców tej konstytucji pojawiały się różne projekty, jak to naprawić. Przede wszystkim chodziło o to, żeby sprawniejsza była władza wykonawcza. Tutaj była mowa o tym, że w zasadzie punkt ciężkości został do parlamentu, do Sejmu przeniesiony. Władza wykonawcza była całkowicie uzależniona od układów sejmowych. Czyli można powiedzieć, że z jednej strony ta konstytucja była dużym osiągnięciem, jeżeli chodzi o jakąś myśl konstytucyjną. Ona do dzisiaj jest wspominana jako taka wzorcowa, liberalna konstytucja, natomiast zawsze wszystko weryfikuje rzeczywistość, czyli brutalna rzeczywistość polityczna i w opinii większości historyków, i tak to dzisiaj też możemy spojrzeć na to, w tej skomplikowanej sytuacji, jaką Polska była, zarówno mozaika narodowościowa, jak i spory polityczne, ta konstytucja jakby nie zabezpieczała ustroju przed wstrząsami. Ten mit tej konstytucji pojawił się po 1945 roku, kiedy nawiązano do niej, to było ciekawe, bo mieliśmy zupełnie nową sytuację, czyli sięgnięto jakby do idei tej konstytucji. Oczywiście wiemy, że to były zupełnie inne warunki. Ona wtedy jakby odżyła w sensie takiego mitu.
Natomiast jakby w praktyce w lat 1922, konkretnie 26, no to było ciężkie przeżycie dla zarówno dla tych, którzy pracowali w tym Sejmie i musieli wyłaniać te poszczególne rządy, jak i dla opinii publicznej, która zaczęła się coraz bardziej jakby odwracać od tego systemu, nazwijmy, parlamentarno-gabinetowego, uważać, że to jest też jedna z przyczyn tego kryzysu, który Polskę spotkała. Stąd też, kiedy nastąpił zamach majowy, to w zasadzie obrońców tych zasad demokratycznych, które były zawarte w Konstytucji Marcowej, tak wielu nie było. No bo jeżeli, nazwijmy, ulica Warszawska w roku 22 była opanowana przez zwolenników narodowej demokracji, to w roku 26 na ulicę wyszli raczej przeciwnicy narodowej demokracji i zwolennicy tak zwanych rządów silnej ręki. Czyli jakby Piłsudski w roku 26 działał, mając poparcie ulicy, która uważała, że alternatywą dla tych rządów, nazwijmy, demokratycznych, które wyłaniane były w wyniku działania Konstytucji Marcowej, będą rządy silnej ręki. Także to jest taka może taki gorzki wniosek na to stulecie. Tym niemniej musimy brać pod uwagę fakty, które miały miejsce po jej uchwaleniu. Po tej euforii przyszła praktyka, która no, była taka, jak była. To nie znaczy, że tę konstytucję trzeba całkowicie deprecjonować, bo mówię, z punktu widzenia takiego myśli konstytucyjnej, no niewątpliwie było to duże osiągnięcie. Wspomniał tu Pan o tych nastrojach ulicy, jakie towarzyszyły tym wydarzeniom późniejszym. No warto też pamiętać, że no one były całkowicie inne w roku 1919, tak, gdy zaczęto pracę nad tym aktem prawnym. No praktycznie nie do pomyślenia była żadna inna forma niż republikańska. Wszystkie państwa, które no powstawały na gruzach Starego Ładu, powstające w Europie, przyjmowały taką formę rządów, także no nie było to nic tak jakby odmiennego od dosyć powszechnej praktyki europejskiej, prawda? Nastroje ulicy były takie, a nie inne, domagały się reform, nastroje były dosyć radykalne społecznie, zresztą sami twórcy, obawiając się no tak jakby niepoparcia tych bardziej, powiedzmy, autorytarnych projektów, które oczywiście jakoś tam w sferze publicznej się pojawiały, no poważne siły tego nie wysuwały. Jesteśmy w bibliotece, także nie sposób nie wspomnieć o książkach, literatura poświęcona Konstytucji Marcowej, konstytucją w ogóle jest bardzo rozległa. Ja tu jednak przygotowałem jedną, a w zasadzie dwie prace poświęcone temu zagadnieniu. Pierwszą z nich, to może chronologicznie pokażę, jest taka przedwojenna jeszcze praca z 1920 roku. Projekty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ta praca została w dużej mierze powtórzona w pracy no już późniejszej z roku 2015, która ukazała się w takiej serii wydawniczej O niepodległą i granice. Praca zatytułowana Ku Rzeczypospolitej Demokratycznej. Polska debata ustrojowa 1917-1921. No jest to, jeżeli chodzi o literaturę poświęconą temu zagadnieniu, absolutnie pierwszorzędna pozycja. Powiedziałem, że ta pierwsza z wymienionych przeze mnie prac jest tu zawarta, tak, bo o ile pierwsza praca zawierała projekty stworzone przez no, główne siły polityczne i inne ośrodki tych ustaw zasadniczych, o tyle tutaj są zawarte wszystkie praktycznie projekty, które się pojawiły w trakcie tej debaty. Jest ich no praktycznie kilkanaście, o ile nie więcej. Praca została poprzedzona szerokim wstępem, który omawia właśnie wszystkie zagadnienia, wszystkie te spory i dyskusje dotyczące rozwiązań, już konkretnych rozwiązań. Także kopalnia wiedzy i to, co Pan powiedział, dowód na no praktycznie bogactwo myśli ówczesnej prawniczej, politycznej, konstytucyjnej ówczesnych polskich elit. Teraz jednak chciałbym już przechodzić do kolejnego z tematów naszego spotkania, czyli do traktatu ryskiego z 18 marca
1921 roku. I też poprosiłbym naszego gościa o zarysowanie okoliczności tych wszystkich wydarzeń, które doprowadziły, których efektem finalnym był traktat ryski. Czyli co było tą drogą do traktatu? No oczywiście, jeżeli jest wojna, a mówimy tu o wojnie 20 roku, to zawsze każda wojna się kończy jakimś rozejmem czy pokojem. I tutaj było tak samo. Gdybyśmy wskazali datę początku tych rokowań, no to jest oczywiście połowa sierpnia 1920 roku, kiedy jeszcze bitwa pod Warszawą nie jest rozstrzygnięta. To jest pierwsze rozmowy odbyły się w Mińsku w sierpniu 1920 roku w warunkach jeszcze takiego przekonania, że tą wojnę przegraliśmy. Czyli to były rozmowy, które strona bolszewicka prowadziła z delegacją polską, no z pozycji siły. Dopiero w trakcie tych rozmów w Mińsku nastąpił przełom w wojnie i nastąpiła jakby zupełnie nowa sytuacja. I wtedy przeniesiono te rozmowy już pokojowe w nowych warunkach, nazwijmy strategicznych, do Rygi. Takie było przekonanie, że powinien być to grunt neutralny. Początkowo rozważano Estonię, ale Polska zaproponowała tutaj Rygę z kilku powodów. Po pierwsze, państwo neutralne, po drugie, z Łotwą Polska miała jakby najlepsze stosunki, no bo Litwa odpadała, Estonia była no, zbyt, nazwijmy, małym państwem i strona bolszewicka przystała. Stąd też mniej więcej od października, od końca września, od początku października rozmowy toczyły się w Rydze i tam też podpisano 18 marca traktat, ale ważniejszym dokumentem wydaje mi się, z różnego punktu widzenia, z punktu widzenia na przykład granicy, to był preliminaria pokojowe, czyli 12 października 1920 roku. A więc mniej więcej w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia tych rozmów w Rydze, to przypomnę, jeszcze toczyła się wojna, jeszcze była operacja niemeńska, to były te preliminaria pokojowe podpisane 12 października 1920 roku. Dlaczego one są ważne? Ponieważ tam wytyczono granicę, która właściwie została potem tylko potwierdzona traktatem ryskim, czyli już tym głównym pokojem 18 marca 2021 roku. Co ciekawe, ze strony polskiej w tych rozmowach brali udział politycy, którzy potem nie podpisywali traktatu. Myślę tutaj przede wszystkim o Stanisławie Grabskim, który był przedstawicielem Związku Ludowo-Narodowego i Norbercie Barlickim z PPS-u. Osobą, która łączyła wszystkie te rozmowy, czyli od Mińska przez Rygę, preliminaria i pokój, był polityk PSL-u Jan Domski, który był jednocześnie wiceministrem spraw zagranicznych, mianowanym jeszcze przez Radę Obrony Państwa, takim przewodniczącym delegacji. I on w zasadzie był do końca tą główną postacią i on w zasadzie firmował ten traktat. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że już po jego podpisaniu, właściwie do dzisiaj trwają spory, kto jest ze strony polskiej odpowiedzialny no, za na przykład taki przebieg granicy, który był kwestionowany przez niektóre kręgi, aczkolwiek powiedzmy sobie jasno, proszę Państwa, w tym czasie, kiedy podpisywano preliminaria 12 października i traktat ryski już 18, nikt z tych delegatów, którzy byli, a byli przedstawiciele wszystkich sił, łącznie z obozem Piłsudskiego, którego reprezentował generał Mieczysław Kuliński, a potem Leon Wasilewski, znana postać, który podpisał ten traktat. Grabski nie podpisał tego traktatu, Leon Wasilewski podpisał i wtedy nikt tego nie kwestionował. Te spory pojawiły się no nieomal przy ratyfikacji tego traktatu, który miał miejsce już w kwietniu 1921 roku i główną osią sporu było, czy można było uzyskać więcej. Krótko mówiąc, chodziło o Mińszczyznę i o Mińsk, miasto Mińsk. Do dzisiaj takie spory trwają. Nawet już teraz, przed stuleciem tego traktatu, już się w prasie pokazały takie artykuły brzmiące dosyć dramatycznie. Zdrada ryska, czyli ta zdrada miałaby polegać na tym, że strona bolszewicka ponoć proponowała Polsce więcej ziem niż myśmy chcieli. Prawdą z tego jest tylko to, że rzeczywiście Grabski, z którym zgodzili się wszyscy delegaci i wszyscy przedstawiciele obozów politycznych jeszcze jesienią 20 roku, uznali, że próba forsowania granic jeszcze dalej na wschód może być niebezpieczna dla spoistości wewnętrznej państwa. Wykluczono już upominanie się właśnie o Mińsk i część Białorusi, natomiast nie jest prawdą, to co pojawia się również w pracach historycznych, zawodowych historyków, że strona bolszewicka to proponowała.
Ja tu się powołuję oczywiście na najlepszą moim zdaniem książkę na ten temat, profesora Jerzego Bożenckiego, Pokój Ryski 1921 roku. To jest polski historyk pracujący w Kanadzie, który przebadał archiwa rosyjskie. Całkowicie zaprzecza, że strona bolszewicka proponowała, czy też wysuwała dalej idące na wschód granice, wręcz przeciwnie. Pierwszą propozycją, na której próbowano twardo stać, to była granica na linii Bugu, czyli tak zwana linia Kerzona. Jako początek licytacji. Dopiero potem, kiedy szala zwycięstwa przechyliła się na stronę polską, oczywiście oni odstąpili i tutaj zasada była taka, że to jest granica, będzie tam, gdzie obie armie jakby się zatrzymały. Mało tego, jeszcze będąc naczelnym wozem, Józef Piłsudski nakazał wycofanie jednostek polskich, które dotarły do Mińska. A więc ten mit, który potem pokutował i pokutuje, że były jakieś propozycje dalej idące i że polska delegacja jakby z własnej woli tego nie zaakceptowała, niestety są mitami niepotwierdzonymi w faktach historycznych. Ja tu jeszcze tylko powiem, bo mówiliśmy tutaj o dwóch postaciach. Oczywiście Jan Dąbski, który jego klasyczna pozycja, Pokój Ryski, która ukazała się po raz pierwszy w roku 1931, jest wznawiana od czasu do czasu. Polityk, który, jak powiedziałem, firmował traktat Ryski, tak samo jak wszystkie trzy główne siły polityczne. To był Związek Ludowo-Narodowy, czyli Narodowa Demokracja, Polska Partia Socjalistyczna z Norbertem Barlickim i właśnie PSL Piast. Można powiedzieć, to są siły polityczne, które nadawały ton. To jest bardzo ważne, dlatego że do czasu Bitwy Warszawskiej to rozgrywającym politykę wschodnią był Józef Piłsudski i jego obóz. Po Bitwie Warszawskiej Piłsudski, no, którego prestiż bardzo ucierpiał w wyniku tej wojny, w zasadzie oddaje całkowicie rokowania obozowi przeciwnemu. Właśnie tym trzem partiom, które dążą do, jak to się mówiło, likwidacji całkowitej idei federacyjnej, czyli tej idei, która nigdy nie została sformułowana jakby wprost, ale którą uważano, że istnieje. To znaczy, że Piłsudski chce budować między Polską a Rosją jakieś państwa buforowe. Chodziło głównie oczywiście o Białoruś, ale głównie o Ukrainę. I te trzy partie w zasadzie uznały, że trzeba ten program, czy ten zamysł, czy ten nieistniejący program zlikwidować. I takie było nastawienie większości delegacji przy bardzo małym oporze właśnie ludzi naczelnika państwa, czyli Józefa Piłsudskiego. Na przykład generał Kuliński nigdy się nie sprzeciwił, mimo że teoretycznie był związany tutaj wytycznymi naczelnego dowództwa. Nie sprzeciwił się też Leon Wasilewski. Proszę przeczytać jego wspomnienia. Józef Piłsudski, jakim go znałem, on poświęca traktatowi ryskiemu bardzo mało, ale bez żadnej krytyki. No, nie mógł krytykować, skoro jego podpis istnieje pod tym dokumentem 18 marca 1921 roku. I tu w sposób taki najbardziej może widoczny zazębia nam się problematyka z tym tematem, który wcześniej podjęliśmy, czyli z konstytucją marcową. Tak? Mówię o tym konkretnie zapisie, który dotyczył no, niemożliwości dowodzenia wojskiem przez głowę państwa, prawda? Czyli mając te doświadczenia w pamięci niedawne stosunkowo, politycy też głównych sił politycznych, no, chcieli się zabezpieczyć, aby podobna sytuacja nie mogła mieć miejsca w przyszłości. Ja tu na wzmocnienie pańskich słów jeszcze posłużę się fragmentem artykułu jednego z badaczy tej problematyki, profesora Marka Kornata, zatytułowanego Traktat Ryski a podstawy polskiej polityki zagranicznej 1921-39. Ten artykuł ukazał się w takiej jednej z no, wartościowszych prac, które ukazały się w ostatnich latach, zatytułowanej Zapomniany pokój, Traktat Ryski, interpretacje i kontrowersje 90 lat później. Praca, która stanowi zbiór właśnie artykułów i studiów temu zagadnieniu poświęconych. Warszawa 2013. I wspomniany przeze mnie profesor Kornat wskazuje, to, że w sprawie traktatu ryskiego towarzyszyły kontrowersje w Polsce, nie jest rzeczą nieznaną. Przede wszystkim obóz Piłsudskiego stawiał pytanie, czy nie dało się uzyskać bardziej korzystnych granic na wschodzie.
Długo można by wymieniać rozważania ex post, w których wykazywano możliwość uzyskania korzystniejszych rozstrzygnięć terytorialnych i tym samym dalej idącego wyzyskania zwycięstwa, gdyby większość sejmowa nie przejęła sprawy rokowań pokojowych we własne ręce i nie pozbawiła na nie wpływu naczelnika państwa. Obóz Piłsudskiego wysuwał tezę, iż podczas rokowań w Rydze Stanisław Grabski, który miał zasadniczy wpływ na stanowisko polskiej delegacji, czyli tutaj Grabski jest, widzimy, dowartościowany, i cytuję dalej, kierując się swoistym minimalizmem politycznym, opowiedział się za umiarkowanymi postulatami terytorialnymi na wschodzie i pogląd ten narzucił innym negocjatorom, co nie odpowiadało wizji Józefa Piłsudskiego. Postawa Grabskiego wynikać miała z faktu, że narodowi demokraci nie chcieli w państwie polskim tak licznych mniejszości narodowych, żeby nie dało się ich spolonizować w przyszłości. I tu może przechodząc do kolejnego zagadnienia związanego z traktatem ryskim, no można od razu zarysować jakby kierunki krytyki. Tak, późniejszych, no bo wiemy, że on spotkał się w pewnym momencie niemal z lawinową krytyką. Pisano o Kainie Grabskim, prawda? To głównie wysuwały te koła ziemiańskie, kresowe, czyli stawiano tezę, że tutaj poglądy polityczne, czy też no, doktryna polityczna obozu narodowego przeważyła nad ewentualnymi korzyściami, które można było uzyskać. Ja myślę, przede wszystkim trzeba by się odnieść do tej opinii, dlatego że ta krytyka wcale się nie pojawiła ze strony obozu Piłsudskiego od razu. Był reprezentowany zarówno w delegacji jesienią 20 roku, jak i przy podpisywaniu. Mówiłem to o Wasilewskim, ale były też inne osoby. Także oni całkowicie się z tym zgadzali. Wewnętrznie niektórzy mogli mieć wątpliwości. Natomiast rzeczywiście atak przyszedł głównie ze strony ziemiaństwa, które zostało jakby po drugiej stronie granicy. To tak. Natomiast obóz Piłsudczykowski był całkowicie neutralny wtedy. Przypomnę tylko, że Grabski nie realizował swojej koncepcji, tylko wytyczne Rady Obrony Państwa z 11 września 1920 dotyczące granicy. I wszystkie partie się z tym zgodziły. Mało tego, przy ratyfikacji, ratyfikacja przeszła bez żadnego problemu. To, że tam na galerii sejmowej rozrzucano ulotki przeciwko właśnie temu traktatowi, to jest inna sprawa, ale jeżeli chodzi o układ sił politycznych, nikt nie był w stanie wtedy przeforsować innej koncepcji. Z jakiego powodu? I słusznie tutaj pisał jeden z historyków emigracyjnych, Tadeusz Piszczkowski, dlatego że alternatywą dla tak zwanej twardej linii, czyli to, co dzisiaj się pisze między innymi, było albo wznowienie działań wojennych, czyli kolejna wojna, bądź też powrót do linii Kerzona. Ja przypomnę, że to wcale nie jest to, że postulaty Grabskiego czy Endecji były umiarkowane, były maksymalistyczne. Tak to postrzegano na Zachodzie. Przypomnę, że zarówno Francja, jak i Anglia w ogóle nie akceptowały rozszerzania granic Polski na wschód od linii Bugu. No może potem Weygand się do tego przychylił ze względów strategicznych. Czyli my działaliśmy niejako bez zgody naszych głównych sojuszników, jeżeli chodzi o postulaty terytorialne. Więc nie można mówić, że to były umiarkowane. Dla bolszewików to były bolesne, jakby nazwijmy, ustępstwa, które oni pragmatycznie zaakceptowali. Ja myślę, że problem tego traktatu nie jest w tym, czy jeszcze o 100 kilometrów można było przesunąć granicę na wschód, czy nie, bo to z punktu widzenia późniejszych wydarzeń, czyli wybuchu II wojny światowej, nie wiem, paktu Ribbentropów, naprawdę nie miało żadnego znaczenia. Była oczywiście kwestia losu tych ludzi, którzy tam zostali, ale przypomnę, wtedy jeszcze nikt nie wiedział, czy no niektórzy może się spodziewali, jaki będzie charakter rządów bolszewickich. Uważano, że to są rządy tymczasowe, że w traktacie zapewniono ochronę mniejszości narodowych po obu stronach granicy, czyli że strona bolszewicka zobowiązała się do przestrzegania również praw polskiej mniejszości po swojej stronie granicy. I początkowo tak było, bo powstały republiki autonomiczne i tak dalej. My patrzymy na to z perspektywy końca lat 30. operacji polskiej i tak dalej. Był problem rzeczywiście tych ziemian, którzy zostali po drugiej stronie. No ale proszę Państwa, Polska w wyniku wojny 20 roku zaniedbała walkę o nazwijmy, zdobycze na Zachodzie, czyli Śląsk Cieszyński, który utraciliśmy w wyniku decyzji
państw zachodnich. Przegraliśmy plebiscyt na Warmii, Mazurach, na Powiślu. Zbliżał się plebiscyt na Śląsku, na Górnym Śląsku. I wszyscy, i dzisiaj na przykład profesor Chwalba, z którym się zgadzam, uważa, że ten pokój, o którym my mówimy, mógł być podpisany w roku 20. Czyli, że strona bolszewicka uznała, że w roku 20, powołując się na tajne, na tak zwane tajne porozumienie, to się mówiło Piłsudski z Marchlewskim, no powiedzmy te Mikaszewicze, to jest jesień 19 roku, że wystarczyło tylko jakby dopiąć to i podpisać taki pokój. W Polsce to się kwestionuje, uważa się, że wojna była nieunikniona, bo strona bolszewicka by uderzyła, tym niemniej są historycy, którzy to kwestionują. Trzeba było podjąć rokowania już w 20 roku. Natomiast w roku 21 pozostał osad wojny. Czyli to jest ta zadra, która potem w roku 39, 40, 45 powróci. Ale oczywiście tu nie możemy obciążać osób, które ten pokój konstruowały, bo one nie mogły przewidzieć do końca, jak się wstanie. Tu musielibyśmy historiozoficznie zastanawiać się, czy nie lepiej by było, gdyby została Rosja biała. Ale mentalność polskich elit była taka, że to wykluczały. I zarówno lewica, jak prawica uważała, że z bolszewikami można rozmawiać, bo oni też byli ofiarami caratu i tak dalej. Ja tu taką ciekawostkę podam, że w delegacji bolszewickiej było co najmniej kilku bolszewików, mówi się polskich, ale to byli członkowie partii bolszewickiej, tak jak Jakub Fristenberg-Hanecki, prawa ręka Lenina, jak Józef Leszczyński-Leński, który na przykład podobno, no to jest potwierdzone, bardzo przychylał się do naszych postulatów o zwrot dóbr kultury, bo my za bardzo się koncentrujemy na granicy. No to było jedno z postanowień traktatu. Tak, to znaczy odszkodowania, czyli z jednej strony jakby rekompensata za wojnę i za utracone, bo Królestwo Polskie było częścią Cesarstwa Rosyjskiego, chodziło o lokomotywy, jeszcze tabor kolejowy, ale dobra kultury, czyli wywiezione po 1795 i tutaj osiągnięcia tego traktatu są znaczące, bo większość to powróciła do Polski. Ja już nie mówię, co potem w czasie II wojny mogło ulec zniszczeniu, no ale te rewindykacje były możliwe między innymi dzięki temu, że również strona bolszewicka oficjalnie uznawała, że była zbrodnia rozbioru. I tam panowało takie przekonanie, że to powinno być oddane narodowi polskiemu. I tutaj mimo przeszkód różnych wydobyto sporo tych dóbr kultury. Arrasy na przykład, biblioteki, sztandary wojskowe. Natomiast nie udało się wydobyć tych pieniędzy, o których mówiłem, bo główny spór, proszę Państwa, nie był o granicach, jak powiedziałem, tylko o ile w złocie otrzymamy odszkodowania. Czyli Polska zgodziła się na 30 milionów w złocie. Był nawet tajny protokół, żeby było śmiesznie, między stroną bolszewicką a polską, ponieważ bolszewicy nie mogli sprzedać złota na rynku amerykańskim, bo były sankcje. Okazuje się, że już wtedy. I Polska miała się podjąć, że to my sprzedamy w Ameryce te bolszewickie złoto, czy rosyjskie, i oddamy te pieniądze oczywiście bolszewikom, zatrzymując sobie tą resztę, czyli razem te 30 milionów. Nigdy do tego nie doszło. To jest ciekawe. Myślę, że z różnych powodów, ale to są właśnie takie niuanse ciekawe dotyczące tego traktatu. Natomiast wracając jeszcze na koniec do Grabskiego. Bo ten Grabski na pewno się pojawi przy różnych publikacjach obchodów. On się tylko raz do tego odniósł w artykule w Słowie Lwowskim, to słowo polskie. Wileńskim. Nie, polskim, polskim, gdzie on powiedział tak, dlaczego do mnie mają wszyscy pretensje? Osobą, która firmowała, podpisała, tak był Jan Dąbski, prawda? To nie było to, że on odbijał piłeczkę, no, ale mówił, dlaczego się koncentruje to akurat na Grabskim. I po drugie, proszę Państwa, Grabski, wbrew temu, co można by powiedzieć, wcale nie był ustępliwy, dlatego że z tych dokumentów, które znalazł profesor Bożencki, wymiana korespondencji w trójkącie, Grigorij Czyczerin, to był ludowy komisarz spraw zagranicznych, Lenin i Adolf Joffe, czyli główny negocjator ze strony bolszewickiej, wynika jednoznacznie, że Grabski był uważany za niebezpiecznego i genialnego negocjatora. Czyli oni się go obawiali, bo mówili, że górował nad wszystkimi. Tym bardziej, że weźmy też pod uwagę, wracając do tego, że Grabski w zasadzie się wyłączył już po podpisaniu preliminarii pokojowych, czyli po 12 października. On już nie funkcjonuje potem w tych rokowaniach. To była praca zbiorowa wszystkich ugrupowań politycznych, łącznie z Piłsudczykami. To mówię to gwoli
wyjaśnienia, bo już się powiadam, pojawiły takie artykuły, jakby próbujące zwalić wszystko na tego Grabskiego. Mówiliśmy tu o tym długim życiu, czy też odniesieniach do konstytucji marcowej. Ona trochę w zupełnie innych realiach pojawiła się jako taki właśnie punkt odniesienia po zakończeniu II wojny. Władze przecież ówczesne odwoływały się do tej konstytucji, nie uznając, negując konstytucję kwietniową z 1935 roku, określając ją mianem konstytucji faszystowskiej. Podobnie można powiedzieć o tych granicach ryskich ustalonych w wyniku traktatu. One też, z tym, że już nie w Polsce, a na emigracji, można powiedzieć, miały długi, długi żywot, prawda? Szereg ośrodków, a w zasadzie dosyć istotne ośrodki polityczne polskiej emigracji do tej granicy długo, długo po zakończeniu II wojny światowej nawiązywały. Tak, myślę, że większość sił politycznych była bardzo przywiązana do granicy ryskiej, czyli granicy polsko-rosyjskiej, jak to wówczas mówiono. Jeszcze w latach 70., 80. na emigracji uważano, że to jest jakiś punkt do jakiejś negocjacji. To się brało z czego? To się brało z tego, że uważano, że rok 18, odzyskanie niepodległości, to jest osiągnięcie wielkie na miarę, nie wiem, tysiąclecia i że te granice, również przecież to była granica, którą postulował Dmowski, czyli obóz polityczny, który był raczej wychylony w kierunku zachodnim, ale właśnie między innymi w Stronnictwie Narodowym ta granica ryska była bardzo długo traktowana jako coś, jako temat, którego jest poza dyskusją. Nie ma żadnej możliwości weryfikacji. A ja tutaj mówiłem, że już w roku 19 mocarstwa zachodnie uznały, że granica polsko-rosyjska powinna być na linii Bugu, na co potem Stalin się chętnie powołał. I gdybyśmy tak sięgali historycznie, to przecież tą granicę wyznaczono jeszcze w Wiedniu w 1815, bo to była granica Królestwa Polskiego. Oczywiście z naszego punktu widzenia była to granica jakby niesprawiedliwa, tym niemniej ona w mentalności elit politycznych Europy przetrwała aż do końca. To tylko ja powtarzam, że przy tej rozważaniu na temat tego traktatu ryskiego my będziemy się za bardzo koncentrować właśnie na stronie, na kwestii granicy, natomiast mniej na tym, czy ten pokój, traktat miał szansę na dłuższy żywot. Chodziło tutaj o relacje polsko-rosyjskie, które zostały jakby trochę zakłócone, bo nagle się pojawiła Rosja bolszewicka. To jest ciekawszy temat. Tym niemniej zawsze Polacy chętniej dyskutują o tym, jak granice przebiegają, mapy oglądają sobie i tak dalej. Natomiast te inne kwestie wydają się trochę nudniejsze. Ale zgadzam się, mit granicy ryskiej moim zdaniem jest do dzisiaj nawet. Się utrzymuje w wielu kręgach. Warto tu oczywiście wspomnieć, że o ile postulowano tak jakieś, nie wiem, w jakiejś formie przywrócenie granicy ryskiej na emigracji, wśród emigracji politycznej polskiej po II wojnie, oczywiście nie zamierzano przy tym rezygnować z nowej granicy zachodniej, na Odrze i Nysie. Także to... No tak, są nawet takie zdjęcia pokazujące zjazdy partii politycznych, gdzie jest granica na Odrze i Nysie i granica ryska, także Polska rozrosła się bardzo wyraźnie. Natomiast ten problem, który Grabski podejmował przecież, to nie był, mówię o spoistości państwa polskiego, przecież to nie był jakiś dogmatyczny, wydumany, akademicki problem, tylko realny. Ja tu mówiłem o tym, że konstytucja marcowa między innymi stała się niepopularna, bo nagle się okazało, że 1/3 mniejszości narodowych może wytworzyć taką potencjał w Sejmie, który może decydować o wielu kwestiach. Dzisiaj, z dzisiejszego punktu widzenia może się wydać, to co? Ale wtedy stanowiło to poważny problem. I dlatego te wątpliwości, które miał Grabski, były słuszne. Zwiększanie coraz bardziej liczby mniejszości narodowych było niebezpieczne przy założeniu, że wybory będą powszechne. Prawda? Bo wszyscy się powoływali, dobrze, ale w Rosji carskiej też były wybory i tam ziemiaństwo polskie opanowało, ale były kurie. Czyli liczba osób uprawnionych do głosowania była minimalna i wtedy sprawiało to wrażenie, że to jest kraj polski. Natomiast jakbyśmy wszystkich dopuścili do głosu, bo tak konstytucja przewidywała, to sytuacja się zmieniała diametralnie. I to jest to właśnie ten wniosek, o którym można powiedzieć. Warto wspomnieć, jeżeli wracamy na chwilę do konstytucji, że w ramach tych projektów pojawiały się w ogóle
no nawet tak skrajne propozycje, które umożliwiały już wówczas w latach 20. ubiegłego wieku przyjęcie pewnych form demokracji bezpośredniej. Pojawiały się bowiem propozycje referendów, ba co więcej, jeden z projektodawców, Włodzimierz Wakar, projektował nawet możliwość wnoszenia inicjatywy realizacji pomysłów wysuwanych przez jednostkę, przez jednego obywatela. Także no, nawet tak, tak ciekawe i kontrowersyjne pomysły się pojawiały. Dziękuję bardzo panu. Pokazywaliśmy tutaj kilka prac poświęconych traktatowi, a jeszcze pozwolę sobie dwie prace zaprezentować. Kolejną jest traktat Ryski 1921 roku po 75 latach, Toruń 1998, podobnie jak wcześniejsza praca, zbiór artykułów i studiów poświęconych tej problematyce, między innymi artykuły poświęcone stosunkowi do traktatu poszczególnych sił politycznych oraz jeszcze jedną, już może skromniejszą pozycję, traktat pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą, Ryga 18 marca 1921, 85 lat później. I tu, co ciekawe, wstęp, opracowanie, wybór, Bronisław Komorowski, Warszawa, wydawnictwo Rytm. Tutaj też mamy pełny tekst tego traktatu. Dziękuję panu bardzo, dziękuję państwu za uwagę. Zachęcam do lektury i śledzenia kolejnych spotkań na kanale YouTube Biblioteki Publicznej